No i znowu jestem, jak co tydzień, środa. Jesteście u mnie na chacie, znowu w tym samym miejscu. Może jakieś zacznę w innych miejscach na chacie robić odcinki. No zobaczymy, może mnie stara wpuści. Stara, nie? Tak się mówi na starą, na żonę, nie? Moi drodzy, zaczynamy Q&A. Kolejny odcinek, bo tych pytań jest sporo i bardzo ciekawe niektóre. Więc z wielką przyjemnością zapraszam i jedziemy. Teraz tak, czy dostał Pan propozycję, Mirek Jurek, propozycję zagrania, przynajmniej gościnnie, w jakimś stale emitowanym serialu typu M jak Miłość, Klan? Jeśli nie, to czy widziałby Pan się w tego typu serialu? Powiem Ci tak, Mirku, przewrotnie odpowiem. Otóż w moim wieku to jest marzenie każdego aktora, stary, mieć stałą pracę w jakimś fajnym serialu. Idziesz sobie na 8 rano, do 16 pracujesz i tak jest codziennie. I codziennie sobie pracujesz. Nie musisz się już martwić o nic. Możesz wtedy zrezygnować, nie wiem, z teatru. Z teatru to mnie zrezygnował. Ale możesz na przykład już nie jeździć na imprezy kabaretowe, których robi bardzo dużo, bo nie lubię już podróżować do pracy. Bo podróżować lubię, tak sobie coś zwiedzić, zobaczyć, wiesz, zmienić klimat, tak. Ale stała praca, jaką daje serial, taki długi tasiemiec, to w pewnym wieku u pewnych aktorów, kiedy już zrealizowali swoje ambicje, bo ja powiem nieskromnie, że ja swoje ambicje zrealizowałem w większości. Jak mnie ktoś pyta, czy mam wymarzoną rolę, no to powiem to, zaskoczcie mnie. Tyle ról zagrałem, kilkadziesiąt filmów zrobiłem, że w tej chwili nawet nie wiem, o czym ja mógłbym marzyć, żeby być sobą, czyli żeby być skromnym. A rzeczywiście, akurat te przykłady M jak Miłość, Klan, to może są akurat takie przykłady, gdzie ja bym o tym myślał, marzył. Miałem nawet ostatnio propozycję do jednego z takich seriali o lekarzach, żeby tam zagrać jedną z ról, która będzie się przewijać przez wiele miesięcy. Ale to też trzeba zawsze przemyśleć. Ja to przemyślałem i na razie mam inne plany zawodowe. I w tej chwili nie. Ale gdyby na przykład ktoś powiedział, panie Pazura, robimy serial, pan gra główną rolę, jest świetny pomysł, jest świetny scenariusz i stawiamy na pana, to wtedy bym powiedział yes, of course, wchodzę w to. Przekonaliście mnie. Film to jest coś takiego, że jest ktoś, kto to wymyślił, to jest spektrum działań, oczywiście, nie? Film. I musicie tym pomysłem swoim zarazić. To jest tak zwana idea fix. Jeżeli ktoś ma genialną ideę fix i cię nią zarazi, to idziesz w to, bracie, rękami i nogami. To już jest jednak rodzaj ideologii. No nie? Tak jest z religią, tak jest z popieraniem partii czy z czegoś. Jeżeli ktoś cię zarazi ideą, a ja jestem ideowiec, to idę. Jeżeli mi Igor zaproponował udział w swoim filmie, a chłopiec ma 20 lat i mnie zaraził ideą, powiedziałem, idę w to. Nie patyczkuję się. Tak samo, podejrzewam, byłoby z serialem. Marzenie każdego aktora w średnim wieku. Mieć stałą pracę, bo tak patrzę na to zjawisko. Bardzo ciekawe pytanie. O, Adam Nowak. Bardzo rzadkie nazwisko i zwłaszcza imię. Rozwinę pytanie o przyjęcie roli w jakimś filmie. Można nie przyjąć roli ze względu na to, że uważa się ją za słabą albo ze względu na inne zobowiązania. Ale czy przyobywuje rolę, z którą wewnętrznie się nie zgadza, na przykład ośmieszającą albo szkalującą jakąś historyczną postać. Otóż, Adam, wiadomo, że jeżeli miałbym zagrać postać kontrowersyjną, to bym musiał wiedzieć, jakie jest przesłanie filmu. Bo może warto zagrać kogoś, z kim się nie zgadzasz, ale dla dobra filmu, jeżeli widzisz, że ty to udźwigniesz i to będzie dobrze, jeżeli to zrobisz, bo na drugiej szali jest ktoś równie dobry, tak jak ty, a zawsze każdy człowiek uważa, że jest dobry, no to warto powalczyć. Ale gdybym miał na przykład, nie wiem, zagrać jakiegoś ważnego polskiego człowieka, jakiegoś, nie wiem, świętego na przykład, i pokazać go z tej strony, że to było zrobione, uważam, w filmie Westerplatte. Jak ja przeczytałem pierwszą wersję kiedyś scenariusza, bo do mnie się zgłoszono, miałem duże wątpliwości,
że nagle z szefa dowódcy pana Sucharskiego zrobiono faceta, nie wiem, z padaczką chorego i niewiedzącego, co czyni, przez to, że broni tego ostatniego przyczółka Polski przed najeźdźcą, przed Niemcami. No to powiem ci, że zastanawiałem się, czy tak warto przedstawiać bohaterów. Bohaterów mamy bardzo mało, my Polacy. Powinniśmy ich szanować, a robić z nich wariatów to jest bardzo niebezpieczna sprawa. I tu miałbym duże wątpliwości, że dostaję na przykład, nie wiem, że mam zagrać Maksymiliana Kolbę. No nie, i nagle robią ze mnie wariata, że on ma taką ułomność, nie wiem, słabość do chłopców albo coś takiego, czy nie wiem, czy jest wariatem, czy jest zły człowiek, a wszyscy myślą, że jest dobry. To bym miał takie, no ale jak? Jakie mamy dowody na to? Coś, co jest kłamliwe i daną postać historyczną w tym wypadku i prawdziwą przedstawia w złym świetle, byłoby dla mnie nie do przyjęcia. Oczywiście, że tak. Ale jeżeli by to służyło coś dobru filmu, rozumiesz, że mam przedstawić jakiegoś człowieka, pokazać go w prawdziwym świetle i to byłoby udokumentowane, no to wtedy warto taką rzecz zrobić. Ale to jest bardzo śliska sprawa. I bardzo trudna. To są wybory. Wybory mnie jako człowieka. No, z tym się spotykamy teraz na co dzień. Rozumiem teraz twoje pytanie. No, tak samo mają lekarze, prawda? Czy robić pewne rzeczy, czy nie? Czy to się zgadza z ich światopoglądem, czy nie? Sięgamy tutaj już do spraw światopoglądu. Ale ja uważam, że film jest jednak fikcją, jest wizją reżysera, a aktor jest tylko jednak narzędziem, które tę wizję ma spełnić. Jeśli to narzędzie, którym miałbym zostać, byłoby głupie, bez sensu i według mnie nie na miejscu, to na pewno takiej roli bym nie wziął. Nie miałem na szczęście takich propozycji. A, to jest ciekawe. Arek Gelo. Wujku Czarku, czy zdarzają się prawdziwe romanse na planach filmowych? I czy to prawda jest, że aktorki niechętnie lubią się całować ze swoimi kolegami, aktorami podczas planu? Słuchaj, Arek, no zdarzają się prawdziwe romanse, które kończą się prawdziwym ślubem. Na przykład Brad Pitt i Angelina Jolie. No przecież miał inną kobietę, tak? I zobaczył nagle tę najpiękniejszą na świecie wtedy. On też był najpiękniejszy na świecie, się dwie piękności połączyły. I dawaj robić dzieci, czy tam adoptować. Także romanse się zdarzają. Czy w Polsce pewnie tam jakieś romanse się zdarzają? Ludzie się poznają, wiesz, w tej branży na planach filmowych. Potem się zapraszają na kawę. Jest im ze sobą dobrze. No bo wiesz, mają te same zainteresowania. Ja to rozumiem. Mają te same zainteresowania, pracują w tym samym. Jednak miłość czy zauroczenie jest takim rodzajem lustra. Jeżeli w drugiej osobie odbijasz siebie, a ty się odbijasz w jej oczach, wiesz, w jej zwierciadle, no to gdzieś ten łańcuszek się zapętla i te romanse się zdarzają. No. Długo trwają zdjęcia, czasami zdjęcia są wyjazdowe, plenerowe, mieszka się w tym samym hotelu, codziennie chodzi się do tej samej pracy, baram baram, są wakacje, wiesz, ciepło. No i tak, że tak powiem, ciało lgnie do ciała, no, takie romanse są. A powiem wam w tajemnicy, znaczy tajemnicy Poli Szynela, jest taki film amerykański, nazywa się Listonosz dzwoni zawsze dwa razy. I tam Jack Nicholson ma scenę gwałtu z wybitną amerykańską aktorką. I wyobraźcie sobie, że rzekomo, takie chodzą plotki, słuchy, ktoś to nawet starał się udokumentować, rzekomo włączono kamery i wchodzi gość do kuchni, czyli Jack Nicholson, i dobiera się do tej aktorki. I słuchajcie, ja widziałem tę scenę, ona jest porażająca. Ona wygląda tak absolutnie naturalnie, że on ją gwałci. I podobno rzeczywiście to miało miejsce. Ekipa wyszła, zostawili kamery włączone, wycelowane w odpowiednich tych. On wiedział, gdzie się ma poruszać. Wiedział podobno, że aktorka ma do niego słabość i to zostało, że tak powiem, nic niewykorzystane i jest w filmie. Normalnym, fabularnym, artystycznym filmie, słynnym obrazie Listonosz dzwoni zawsze dwa razy. Ciekawo, jaki dzwonek chodziło. I czy to prawda, że aktorki niechętnie lubią się całować ze swoimi kolegami aktorami? Słuchaj, już bez przesady z tym niechceniem. No. Niektóre chcą, niektóre nie chcą. Zależy, jak jest jakaś, wiesz, mężatka i uważa to za niestosowne. To się tylko udaje. Kiedyś w ogóle się udawało pocałunki, wiesz.
się robiło usta, przecież ja pamiętam te czasy, no ale żeby wypadło naturalnie, to czasami ludzie się całują prawdziwie, nie? Czy prawdziwie, no czyli normalnie. Ale żeby to miało czasami, żeby to miało jakiś skutek i wpływ na ich życie rodzinne, emocjonalne, nie sądzę. Ja żonie tak zawsze tłumaczę, wiesz, no jeżeli ja mam taką scenę jakąś intymną z aktorką, my wzajemnie traktujemy się jak rekwizyty. Sobie wyobrażamy to uczucie, ale to nie jest uczucie do tej osoby. Ono jest zagrane. To wam, widzom, wydaje się, że to do niej. A to tak koniecznie nie musi być. Zobaczcie, ile jest filmów o miłości i ci artyści grają ze sobą, całują się, leżą w łóżku, udają nawet czasami akty seksualne, no ale nie są potem nagle parami i nie rodzą dzieci z tego, że grają. Tam jest dookoła przecież ekipa i to wszystko jest fingowane, udawane. Jeżeli, wiesz, Thor może uderzyć młotem i leci, no to nie może chłop uderzyć młotem i się wydaje, że wszystko leci, a nic nie leci. No to wiesz, to tak jest. No. Ale aktorki, że się nie chcą całować? No chyba, że aktor pali, śmierdzi wódą, no to wtedy ja się nie dziwię, że nie chce. Ale jak chłop się umyje, wiesz, i tego, jest miły, to dlaczego ma się nie pocałować? Tym bardziej, że rola tego wymaga. Także to jest bardzo złożona sprawa. To wszystko zależy od aktora, od aktorki, od sytuacji, potrzeb filmu. Ale generalnie pocałunki na planie są. Był taki moment, jak gruchnęła wiadomość o AIDS. To było 15-20 lat temu. Bardzo się wszyscy zaczęli bać AIDS, że to nie wiadomo gdzie jest, że tu lata między nami, zaraz będę miał AIDS tam, że u dentysty możesz się zarazić AIDS, że ci wprowadzą AIDS, że jak się będziesz kochał bez prezerwatywy, to będzie AIDS, że w ogóle wszędzie jest AIDS. Tego, co czytałem wtedy w artykułach, to amerykańscy aktorzy pierwsi to wprowadzili, że jak mieli się pocałować na planie, to każdy przynosiło zaświadczenie, że nie ma AIDS. No, że przez ślinę można się zarazić, czy coś takiego. Także no. To do tego stopnia dochodziło do paranoi. I to aktorzy normalni, w filmach fabularnych, nie ci występujący tam w filmach pornograficznych. To już wiadomo, że muszą mieć zaświadczenie codziennie nowe. Ale nie. Ale generalnie to była taka obsesja. Ale żeby się aktorki niechętnie... Musiałbym zapytać tych przystojnych aktorów ładnych, którzy się jeszcze całują na planie, bo ja już nie, czy aktorki nie chcą się całować. Kiedyś nie chciały się w ogóle obnażać dziewczyny, miały z tym wielki problem, a w tej chwili zauważyłem, że to już nie jest problem. Także nie wiem, czy aktorki nie chcą się całować. Powiem ci nawet, zdradzę taką tajemnicę, że kręcąc Ślepnąc od świateł, wybitny serial HBO, w trakcie kręcenia, zapytałem się Pawła Czajora, drugiego reżysera, mówię, co, jak ogarniecie tę scenę u mnie? Bo tam jest taka scena, że ja gram celebryta, takiego bardzo bogatego, jest taka ostra impreza z narkotykami, z seksem u mnie w apartamencie. I jest właśnie w momencie tej sceny, kiedy ja wchodzę do swojego apartamentu, to w mojej łazience no, jest akt płciowy, kolega jakąś dziewczynę tam młodą, atrakcyjną wykorzystuje w łazience. I ten, ja mówię, jak wy to zrobicie, no bo ona musi być obnażona, jest to dla dziewczyn. Skąd wy weźmiecie takie odważne dziewczyny? On mówi, wiesz co, może byś znalazł, może masz jakiegoś kolegę, aktora, który by zagrał tego faceta. Ja mówię, facetem to co za problem? Mówię, z dziewczyną? Nie, mówi, to z tym raczej nie mam problemu. Mówi, dziewczyny to nawet chcą. Z facetami jest problem, żeby ten... Ja chyba zaczynam to rozumieć, bo kobiety jakby nie mają się czego wstydzić, a faceci mają, jak się rozbiorą. Zawsze facet ma kompleks. Także z tym jest raczej problem w scenach takich mocno erotycznych oczywiście, bo jeśli chodzi o całowanie, to najlepiej zrobić wyciemnienie. Potem się budzą i palą papierosy. Ktoś myślę, weteran z Polski. Panie Cezary, czy myśli pan, że dzisiaj przeszedłby cenzurę taki serial jak 13 posterunek, w którym można było śmiać się ze wszystkiego? Z murzynów, białych, kobiet prostytutek, ślepych, niepełnosprawnych, księży, otyłych i wszystko, co nas śmieszyło i mnie śmieszy nadal. Pozdrawiam i liczę, że zauważy pan moje pytanie. Zauważyłem, weteranie. No, powiem szczerze, chyba by nie przeszło cenzury. Chociaż jako takiej cenzury nie ma. Ale my mamy tak głęboko już tego cenzora w sobie, bo jak uderzysz, bracie, w kobiety, to się odezwą feministki. Uderzysz w księży, odezwie się kościół. Uderzysz w gejów, odezwą się geje, bracie. No to jest tego. A myśmy rzeczywiście drwili ze wszystkiego.
Ze wszystkiego. Ja lałem dzieci po pyskach tam, kurczę, oczywiście udawałem, że leję, nie? Łamałem im rączki, nóżki i wszystko było okej, okay. Nikt się nie obrażał. Wkładaliśmy dziecko do pralki, kurde. I co z moim synem? Jesteś otoczony! Wychodź pojedynczo z rękami do góry! Nie no, jak mówię, oczywiście to robiliśmy żartem, no wszystko, no wiadomo, że takich rzeczy nie wolno robić, no bo była afera przecież z takimi rzeczami. To nie, to jest tragedia oczywiście, ale drwiliśmy ze wszystkiego. Nie mieliśmy nic świętego. Jechaliśmy po wszystkich, i po cywilach, i po księżach, i po nauczycielach, i po policjantach, i po producentach filmowych, po aktorach, po wszystkim jechaliśmy. Po miskach, prostytutkach, wszystko. I jakoś nikomu to nie zaszkodziło. Wszyscy wiedzieli, że to jest drwina, że to jest rodzaj jednak, cudzysłowu, kabaret, comédie de l'art. Teraz chyba byłoby nie do pomyślenia coś takiego. A szkoda, bo jak się ludzi knebluje, to gdzieś to musi ujść. W przyrodzie nic nie ginie, kiedyś powiedział ktoś mądry. Co się stało z duchem faszyzmu? Kto go przejął? Jeżeli nic nie ginie, to co się stało z cenzurą, której nie ma? No właśnie została w nas. To jest jeszcze gorsza cenzura. Autocenzor to jest coś, co nas może zabić. My 5 razy się zastanowimy, zanim coś... Mówię my. Scenarzysta 5 razy się zastanowi, zanim coś napisze, więc my nie mamy z tym problemu, żeby to zagrać. Bo ta cenzura już była w nim. No a szkoda. Uważam, że śmiać można się ze wszystkiego, tylko z klasą. Z klasą. Śmiać, obśmiewać, pokazywać. W kabarecie to istnieje na szczęście nadal. Bo kabaret to kabaret. Ale rzeczywiście w takich rzeczach jak seriale, filmy, to bardzo, bardzo się uważa. To jest ciekawe. Zwierzę. Ciekawe, czy to dziewczyna, czy facet. Może odcineczek z panem Piotrem Frączewskim. Byłoby to moje marzenie, by pan Piotr Frączewski chciał ze mną porozmawiać. Nie wiecie o tym. Ale ja byłem łebkiem, jak pan Frączewski był już panem Piotrusiem z kabaretu Olgi Lipińskiej, małpy moje kochane. Jezu, jak ja go uwielbiałem. Żył na świecie wielki drań, co wiatry siał, ale nie spierał burz. Byłem, oglądałem go w teatrze. Jak śpiewał, tańczył, kręcił salta. I to w klasyce, w operze za 3 grosze. Słuchajcie, w Teatrze Studio w Warszawie. Widziałem go na żywo. Jak miał 40 lat. Kurde, jak to był wysportowany facet. Jakie piękne, jak on pięknie grał. To wybitny artysta. On by miał dużo do opowiedzenia wam. Ale go spotkałem. Graliśmy razem w 13 posterunku przecież i nie tylko. I powiem wam, że to bardzo skromny pan. Cudowny człowiek, taki bardzo ciepły. Miły, no i tytan pracy. Bardzo mi zaimponował, pamiętam, i tak sobie pomyślałem, zapatrzę się na pana Piotra, bo chcę być tak jak on. No, super. Super pomysł. Zaproponuję panu Frączewskiemu, żeby w moje skromne progi zagościł. Może się zgodzi. No, a byłoby to dla mnie rzeczywiście duże też wyzwanie. No. O, i tu jest, widzisz, AMG. AMG. To jest taki system. AMG. AMG 55 Merol. No to wiadomo, Merol AMG. AMG, taki Mercedes, tylko lepszy, nie? Z pakietem AMG. Witam, wujek! A jak rola w Ślepnąc od świateł? I ogólna opinia na temat tego serialu dla mnie mega klimat. Wprowadza i ten świeży aktor, super zagrał Kubusia. Pozdrawiam z Danii. No w Danii to ich stać na Merole AMG 55. No pff, dobra, Dania. Dania gorące. Dania, państwo Dania. Żart, głupi żart. No, Ślepiąc od świateł jest w tej chwili, nie wiem czy wiecie, w 12 najlepszych seriali na świecie. Ta-da-da-da. Wujek tam też gra. Ta-da-da-da. Jak ktoś nie ma HBO, to niech se kupi. No, żartuję. Ale może ktoś wam pomoże, wam pokaże. Ten film warto zobaczyć. Mówię film, bo to jest serial 8-godzinny film. Tak naprawdę. Wszyscy tam dobrze zagrali. Naprawdę, słuchajcie, tam nie ma słabego ogniwa. I to jest niesamowite, że jest taki młody reżyser Krzysztof Skonieczny, który zresztą też gra, jest to rapera, że zrobił coś tak absolutnie, absolutnie innego i oryginalnego. Takie tchnienie, takiej mocy jest w tym filmie. Ale pamiętajmy o tym, że to jednak jest literatura. Patrzcie, to jest powieść Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem, Ślepnąc od świateł. I zobaczcie, jak jest dobra literatura. Kurczę, musi być dobre kino. Dobrze ci młodzi ludzie się spotkali, to zrobili.
No, bo jest co oglądać. Parafrazując Julka Machulskiego. Trzeba nakręcić jakiś film, bo nie ma co oglądać. Także myślę, że z koniecznym musi zrobić następny film, bo nie ma co oglądać. O, to jest na zakończenie jeszcze takie pytanie. Dlaczego polskie filmy kręcone są głównie w okolicach Wawy i Łodzi? Jedynie z powodów finansowych? No, ciekawe pytanie, bo rzeczywiście tak się kiedyś zrobiło, że się kręciło... Kręcisz tam, gdzie masz wytwórnię, tak? Jeżeli większość filmów kręci się w Warszawie, to się siłą rzeczy to odbywa w Warszawie, pod Warszawą, ale nie jest tak, no jak serial Ojciec Mateusz jest kręcony w Sandomierzu. Na przykład serial, w którym grałem Aż po sufit, był kręcony w Gdyni. Jest coś takiego jak to, że miasta promują się w różnych produkcjach. Bardzo modne są teraz Kielce. Kilka już filmów tam powstało w Kielcach. I to oficjalnie się mówi, że tam się kręci. Wrocław jest pięknym miastem do filmowania. Mnóstwo jest pięknych miejsc do filmowania i nie zgadzam się już z tą opinią, że wszystko się kręci w Warszawie albo w Łodzi. Właśnie w Łodzi mało się kręci, a kiedyś się kręciło dużo, bo tam była wytwórnia największa w Polsce. Więc kręćmy w całej Polsce, bo Polska to naprawdę piękny kraj. Wierzcie mi, jeżdżę po Europie, oglądam sobie różne kraje i powiem Wam szczerze, nie wyprowadziłbym się stąd. Mamy piękny kraj, czysty, pachnący, z pięknymi, cudownymi, życzliwymi ludźmi. Mamy nowe hipermarkety. Wszystko mamy nowe, słuchajcie. No. I to jest fajne, to jest piękne. Utrzymajmy to, żebyśmy byli zawsze nowi dla wszystkich na świecie. A będziemy nowi przez oryginalność, przez naszą gościnność. I to mamy. Bo my, to my. Trzymajcie się, Polacy.